Witajcie kochani na moim kanale. Już nadszedł czas składania życzeń. Jest Wigilia, godzina 13 u nas, więc u Was 14. Ja jestem wyrobiona, sprzątam tylko to, co jest tutaj po nagrywaniu filmów. No i oczywiście kolacja jeszcze została, ale kolację będziemy mieć koło godziny, myślę, 16-17. I później po kolacji trzeba będzie jeszcze troszeczkę posprzątać, ale to już takie... wiecie, co takie ostatnie rzeczy i mamy święta, będziemy czekać na świętego Mikołaja. No i co, skoro jest ten czas, jest Wigilia, jest ostatni dzwoneczek, żeby złożyć życzenia, więc ja pragnę złożyć Wam życzenia również. Przede wszystkim pragnę Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że ten rok wytrzymaliście ze mną, za to, że piszecie mi miłe komentarze, porady i dajecie mi tyle ciepła. To jest największy prezent. Każdego dnia, każdy komentarz to jest prezent dla mnie i bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną oczywiście na kolejny rok i że razem będziemy go spędzać i w kolejne święta znowu składać sobie życzenia. Jest ten czas, kiedy wszyscy wszystkim składają życzenia, kiedy wszyscy wszystkim wybaczają, kiedy zapominają o złości i tego Wam właśnie życzę, tej dobroci i ciepła w sercu, miłości dla każdego. Wybaczmy wszystkim, kto nam troszkę zaszedł za skórę, że tak powiem. To jest właśnie ten czas, kiedy trzeba zrobić taki reset wszystkich złych rzeczy, a pielęgnować tylko dobre. I tak, kochani, życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia. Zdrowia i szczęścia. Pod pojęciem szczęście rozumiem też zdrowie, bo człowiek chory nie jest szczęśliwy, więc jeśli jesteśmy szczęśliwi, mamy wszystko. Bliskie osoby wokół, tego Wam życzę. Życzę Wam radości, odpoczynku, wszelkiego zadowolenia. Cóż mogę Wam życzyć jeszcze? Wiecie co? Nie przygotowałam się i wszystko mi wyleciało. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Każdy ma jakieś swoje marzenia, więc chciałabym, życzę Wam, żeby się te marzenia Wam spełniły, żeby Mikołaj przyniósł Wam te prezenty, ale prezenty, pamiętajcie, że to właśnie nie są tylko prezenty takie namacalne pod choinką, ale też prezenty takie jak zdrowie, jak to, czego pragniemy, może bliskość drugiej osoby, może każdy ma różne marzenia, nie będę tutaj wymieniać, bo każdy ma różne marzenia i życzę Wam, żeby Wam się te marzenia spełniły, żebyście te święta spędzili w takim właśnie gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, o jakim marzyliście, z kim chcieliście spędzić te święta, żebyście je spędzili, żeby było pogodnie, żeby było ciepło i żeby miłość była wokół i żebyście odpoczęli. I pewnie się już zaczęłam powtarzać, więc kończę. Naprawdę życzę Wam wszystkiego najlepszego. Z głębi serca życzę Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, kochani. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Gdzieś tam postaram się nagrać jakiś film, który obiecałam o tym aniołku. Nie zdążyłam się przygotować, ale wiecie jakie jest, święta i wszystko wokół. Dzieci mają u nas tydzień wolnego, już tydzień wcześniej, więc taki rozgardiasz w domu, ale udało się. Są święta, kochani! I tym radosnym akcentem żegnam się z Wami, życząc Wam wytrwałości ze mną i żebyście do mnie przychodzili i żebyśmy razem wspólnie się wspierali. Mam nadzieję, że ja Was troszeczkę też wspieram i motywuję, a Wy motywujecie mnie i o to właśnie chodzi. Bliskość drugiego człowieka jest bardzo ważna. Także my widzimy się w kolejnym filmiku, a dzisiaj to już wszystko. Na razie!